Adam R., zwany Reniferem, był bez wątpienia jedną z najbardziej wpływowych osób świata gangsterskiego w Toruniu. Przeszedł drogę od ulicznego rzezimieszka aż po sam szczyt. Mógł szczycić się znajomością z samym Pershingiem. Do jego największych gangsterskich osiągnięć przypisuje się sławną konfrontację z konkurencją w sądzie. Policja natomiast zapamiętała go jako mistrza kamuflażu. Adam R. urodził się w 1959 roku w Toruniu. Już od najmłodszych lat nie był zainteresowany nauką, lecz życiem z rówieśnikami na podwórku. To tam też popadał w pierwsze bójki i zaznaczał swoją pozycję wśród kolegów. Już od młodych lat życia większość część dnia egzystował na toruńskich dzielnicach, a szkoła stanowiła dla niego jedynie zbędny balast. Wtedy też dokonywał kradzieży na dworcach, włamywał się do piwnic czy bił rówieśników, a także ich okradał. Pierwszy raz został zatrzymany w 1973 roku, w wieku 14 lat. Powodem zatrzymania było włamanie, a jako młody, niezresocjalizowany człowiek trafił do poprawczaka. W czasie, gdy był w poprawczaku, kończył szkołę zawodową o kierunku introligatorstwo. Po opuszczeniu ośrodka w wieku 18 lat wrócił do Torunia i ponownie związał się z dawnymi znajomymi. Wrócił też do kradzieży, rozbojów czy pobić. Ponownie był pod lupą milicji, lecz większość rzeczy uchodziła mu bez konsekwencji. Pierwszy poważny zarzut padł na niego dopiero 10 lat od poprzedniego zatrzymania. W 1983 roku wraz z grupą kolegów miał dopuścić się zbrodniczego czynu wobec kobiety. W tym samym czasie w Toruniu, jak i w innych miastach, budował się podziemny półświatek. Starsi wiekiem przestępcy już budowali podwaliny pod stworzenie struktur. Natomiast Adam R., posługujący się już wtedy pseudonim Renifer, miał posług jako osoba narwana, silna i bardzo agresywna. Co też pozwalało mu na zwrócenie uwagi wśród tych, którzy mogli pozwolić sobie na większą swobodę w działaniu w półświatku. W okolicach 1985 roku Renifer poznać miał niejakiego Zbigniewa M. Ten drugi uważany był za prawą rękę samego Edwarda Eś, pseudonim Tato, mistrza wymuszeń i przekrętów z toruńskiej ziemi. Tato, choć z łatką gangstera, uważany był za mistrza oszustw. Już wtedy jego grupa, złożona z różnej wiekowo grupy mężczyzn, trudniła się handlem papierosami, alkoholem czy też wymuszeniami podatków lub towarów na odroczony termin. Zbigniew M. poznać miał Renifera podczas pewnej z awantur w klubie, gdzie Adam R. miał wpaść w bójkę podczas gry bilardowej z jednym z klientów pubu. Zauważony przez Zbigniewa M. tego wieczoru poznał się z nim i zaprzyjaźnił. Renifer uważany był niejako za ochroniarza Zbigniewa M. Często pojawiał się w różnych miejscach z nim i swoją posturą, jednocześnie poczynaniami na ulicy, wzbudzał respekt wśród toruńskich przestępców. Bardzo szybko zauważył go również sam Tato. Edward Eś wziął pod swoje skrzydła niespełna 30-letniego Renifera, czyniąc go swoim ochroniarzem. Końcówki lat 80. ubiegłego wieku Renifer pod okiem taty rósł, jednocześnie stojąc zawsze w cieniu. Był uważany za egzekutora i osobę od rozwiązań siłowych. W razie problemów w grupie taty lub problemów z kontrahentami, ten wykorzystywał siłę witalną w celu egzekwowania należności. Ponoć jego ulubioną metodą było duszenie przy pomocy krawatu lub grożenie śmiercią członkom rodziny.
Tato wprowadził Renifera w schemat oszustw w postaci wyłudzeń towarów na odroczony termin. Adam R. rozpoczął u boku taty podobny element działań. Wyłudzał węgiel z kopalni na odroczony termin przy użyciu fikcyjnych spółek. Składował go w sposób bezpośredni na placach i sprzedawał w bardzo szybkim tempie, po bardzo niskiej, a wręcz obniżonej cenie rynkowej. Na tych działaniach grupa taty miała zrobić blisko 2 miliony złotych. Całość medialnie została nazwana aferą węglową. Wejście w nowy ustrój i początek lat 90. to nowe możliwości dla grup przestępczych, z których tato i jego grupa również chętnie korzystała. Rozpoczęła się era kradzieży samochodów, wymuszeń rozbójniczych czy serii pobić, w których to właśnie Renifer grał pierwsze skrzypce. Skupił wokół siebie grupę silnych, młodych osób, a to też zauważył tato, namaszczając go jako lidera młodej bandy, czyli młodych wiekiem gangsterów chętnych łatwego i szybkiego zysku oraz zaistnienia w półświatku przestępczym. Od lat 90. w województwie kujawsko-pomorskim powstało wiele grup przestępczych. Tymi najistotnymi był właśnie gang taty z Torunia, a także gang Henryka L. pseudonim Lewatywa oraz druga konkurencyjna dla niego grupa Waldemara W. pseudonim Książę z Bydgoszczy. Pomiędzy grupami z Torunia i Bydgoszczy nie dochodziło do tarć, choć wewnętrzne miastowe pojedynki były normą. Toruń miał tę swobodę, że tato, jako szanowany człowiek, trzymał całe miasto twardą ręką, a jego charyzma pozwalała mu na werbowanie nowych członków, aniżeli zmuszanie ich do tworzenia konkurencyjnych jednostek. Tato był bliskim przyjacielem samego Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, ponoć do tego stopnia, że to sam boss Ożarowa uznał go za niekwestionowanego lidera Torunia, jednocześnie tak zwanego rezydenta. Na bazie tej znajomości tato posiadał dodatkowy ważny aspekt dla innych gangsterów, którym był element strachu, gdyż to za nim stał słynny i legendarny Pershing. Na bazie tego Renifer do pierwszej połowy lat 90. zbudował własną podgrupę, zyskując coraz to więcej w oczach swojego szefa. Jego gang poza wymuszeniami haraczów, egzekwowaniu długów czy kradzieży pojazdów i rozbojów rozpoczął handel narkotykami, centralizując te operacje w samym Toruniu. W 1995 roku tato coraz bardziej odchodził na gangsterską emeryturę. Zauważył, że to, czego dorobił się przez lata, pozwoli mu na godne życie, bez konsekwencji w postaci wieloletniego wyroku. Choć pokusa na kolejne miliony była duża, inteligencja podpowiadała mu, że lepiej robić mniej i nie ryzykować. W tym samym roku Renifer miał pecha. Trafił do aresztu ze swoim najbliższym współpracownikiem, Grzegorzem K., pseudonim Rudy, w związku z działalnością przestępczą. Okazję do ograniczonej aktywności taty, a także areszt Renifera próbował wykorzystać Andrzej B., pseudonim Banan. Ten pochodzący z Chełmży pod Toruniem mężczyzna był również znanym członkiem gangu taty, młodym wiekiem i z wielkimi aspiracjami. Gdy sytuacja z aferą węglową wyszła na światło dzienne w 1998 roku, tato musiał toczyć batalie sądowe. Wtedy też droga na szczyt w toruńskim półświatku została otwarta. To też wykorzystał sam Banan, namaszczając się samemu na lidera nowej struktury. Niedługo po aresztowaniu taty na wolność wyszedł Renifer i rozpoczął odbudowywanie struktur na zgliszczach gangu taty. Do jego najbliższych ludzi zaliczano Zbigniewa R., pseudonim Rogoś, Wojciecha Z., pseudonim Zielony, Zbigniewa K., pseudonim Zbyszek Kotar, Mirosława K., pseudonim Mirek Kotar, czy Grzegorza H., pseudonim Hojnać, a także Roberta G., pseudonim Roch. Renifer i Banan spotkać się mieli na tzw. rozkminkę w okolicach zamku, z której wynikła mała bójka i wytoczono sobie wzajemną wojnę. To dzięki samemu tacie Renifer miał spotkać się z Pershingiem i ludźmi z gangu Ożarowskiego i tym samym to on miał być wyznaczony na nowego lidera gangu w Toruniu. Przypomina się sytuację, gdzie Renifer miał gościć niejednokrotnie członków gangu z Ożarowa czy Pruszkowa w dwóch lokalach na ulicy Włocławskiej w Toruniu. A sam Słowik miał chętnie odwiedzać Toruń jako ulubione miejsce turystyczne.
Przy wsparciu Ożorowa Renifer postanowił rozprawić się z konkurencją, lecz to ona wytoczyła pierwsze serie. Banan miał zlecić podłożenie bomby pod samochodem jednego z ludzi Renifera. Ta na szczęście nie zrobiła nikomu krzywdy. W listopadzie 1998 roku nastąpił pierwszy zamach na życie Renifera. Na ulicy Klonowica zamachowiec podczas próby podłożenia ładunku pod jego samochodem spłoszył się, a ładunek został źle uzbrojony, po czym wybuchł w okolicach parkingu. Bazą gangu Banana była Chemża i to tam w formie rewanżu udał się Renifer ze swoim gangiem. Pokaz sił miał uciszyć Banana, lecz wywołało to całkowicie odwrotny efekt. Banan ukrywał się, a jego ludzie potajemnie próbowali wyprzeć z interesu Renifera i jego ludzi, którzy szczycili się, że po najeździe ten pierwszy zapadł się pod ziemię. 12 listopada Renifer wraz ze swoimi ludźmi przebywał w toruńskim barze U Kota przy ulicy Mickiewicza. Człowiek Banana o pseudonimie Baranek próbował podłożyć ładunek, lecz wychodzący z okolicznych bloków ludzie spłoszyli go, a źle zabezpieczona bomba wybuchła mu w rękach, zabijając go. Eskalacją konfliktu na linii Renifer-Banan było zajście tydzień po sytuacji na ulicy Mickiewicza. 19 listopada 1998 roku Renifer pojawił się w sądzie, gdzie miał zostać ogłoszony wyrok w sprawie gangu taty. Dużo oskarżonych odpowiadało z wolnej stopy, w tym właśnie sam Andrzej B., pseudonim Banan, czy jego prawa ręka, Janusz S., pseudonim Skóra. Na schodach w sądzie wojewódzkim w Toruniu starli się Renifer i jego ludzie oraz Banan i Skóra. Wymiana słów przerodziła się w bójkę, a w konsekwencji w strzelaninę. Pomimo iż sytuacja była krytyczna, ucierpiały jedynie ściany budynku. Strzelać miał Banan i Skóra, a zatrzymano łącznie 10 uczestników zajścia. Za tę strzelaninę gangsterów skazano na wyroki od 1,5 do 3 lat więzienia, przy czym wyrok 3 lat więzienia otrzymał jedynie Skóra w związku z posiadaniem broni, bez pozwolenia i wręczenie łapówki. Banan i Renifer zaczęli się ukrywać. Choć złapano Renifera w 1999 roku, nie odsiedział on ani jednego dnia zasądzonego 1,5 roku więzienia. Gdy Banan ukrywał się, a finalnie wpadł w 2000 roku w Chemży, Renifer został niekwestionowanym liderem toruńskiego półświatka. Mimo iż jego protektorat w postaci Pershinga zginął rok wcześniej, wielu członków gangu Ożarowskiego pozostało na wolności, w tym uznawany za nowego lidera, czy prawą rękę Pershinga, Robert B., pseudonim Bedzio. Renifer otaczał się najbliższymi mu ludźmi, którzy od lat stanowili trzon jego podgrupy, a jego najnowszym i najważniejszym człowiekiem był Mariusz B., pseudonim Boruwa, który, tak jak on, trzymał młodą generację gangsterów. Niekwestionowany ojciec chrzestny toruńskiego półświatka musiał jednak stoczyć kolejną batalię gangsterską na ulicach. Dawid B., pseudonim Dawidek lub Baran, gangster niegdyś związany z samym tatą i Bananem, znany przede wszystkim z potężnych inwestycji w przemyt spirytusu czy papierosów i domniemany wspólnik samego Zbigniewa B., pseudonim Orzek z Poznania. Prawdopodobnie Dawidek miał rekrutować ludzi związanych z Reniferem i to miało być przyczyną konfliktu. Tak naprawdę Renifer widział w nim zagrożenie i zapewne chciał je zlikwidować już na początku. W międzyczasie w październiku 1999 roku w Konuchach zamordowano Mariusza K., pseudonim Muniek, z Lipna. Powiązany z Dawidkiem przemytnik zginął zapewne z racji powiązań z konkurencyjnym gangsterem. Natomiast jego najbliższy współpracownik, Paweł S., pseudonim Sadok, szybko wkupić się miał w ramiona Renifera, proponując mu 100 tysięcy dolarów. Na przełomie lutego i kwietnia 2000 roku pod samochodem Dawidka podłożono dwa ładunki wybuchowe, a także strzelano do niego serią z broni automatycznej. W maju 2000 roku natomiast Renifer zorganizował spotkanie w okolicach Zamku Krzyżackiego. Pobito na nim niejakiego Pawła S., pseudonim Sobieraj, w związku z nieautoryzowanym przez Renifera handlem narkotykami. W sierpniu 2000 roku w okolicach Centrum Handlowego Filmar przy ulicy Grudziąckiej w Toruniu przeprowadzono zamach. Ofiarą miał być Grzegorz H., pseudonim Chojnaś,
Człowiek, który pracował dla Renifera i był jego lojalnym kompanem, lecz zdradził go na rzecz Dawidka. Jednakże zginął wspomniany Paweł S., dealer narkotyków, który rozpoczął współpracę również z Dawidkiem. Organizatorem zbrodni miał być Robert G., pseudonim Roch. Pomysłodawcą rzecz jasna sam Renifer, który po zamachu zapadł się pod ziemię. Centralne Biuro Śledcze Policji rozpoczęło intensywną pracę nad rozpracowaniem gangu Renifera. Sam boss postanowił się ukrywać. Przebierać się miał za kobietę, starca, udawać rosyjskiego handlarza, czy nawet przebierać się za bezdomnego. Zatrzymano go dopiero w październiku 2002 roku w bydgoskim Fordonie, gdy jechał taksówką. Cały czas posługiwał się fałszywym dokumentem. Posiadał broń gładkolufową oraz znaczną ilość gotówki w postaci dolarów amerykańskich. Toczący się proces trwał do 2003 roku. Oskarżono go o kierowanie grupą przestępczą, wymuszenia rozbójnicze, bójki czy pobicie na zlecenie. Nie ukrywał swojej przynależności czy wychowania w środowisku przestępczym, jednak negował, że jest bandytą podkładającym bomby. Finalnie skazano go na 11,5 roku więzienia. Od 2007 roku natomiast toczyło się wokół niego śledztwo, a finalnie proces w sprawie handlu narkotykami, czego skutkiem był kolejny wyrok 5 lat w grudniu 2013 roku. Renifer opuścił więzienie w kwietniu 2014 roku. Widziano go niejednokrotnie w centrum Torunia, poruszającego się swobodnie i luźno. Jednak niewiele dało mu wyjście, gdyż pół roku później, w październiku 2014 roku, wraz z 10 innymi osobami, został zatrzymany w związku z podejrzeniem udziału w tzw. grupie ożarowskiej. Na salę sądową trafił wraz z Robertem B., pseudonim Bedzio, Dariuszem P., pseudonim Bolo z Grodziska, czy Piotrem S., pseudonim Sajur oraz innymi gangsterami z gangu ożarowskiego. Zarzucano mi obrót narkotykami i szeregi innych przestępstw. Dodatkowo Reniferowi zarzucono kupno broni. Dziś Adam R. jest wiekowym gangsterem, a w zasadzie emerytowanym, którego lata już dawno przeminęły.